poparcie projektu uchwały numer 503. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Jedna osoba, pani głosowała za, tak? Uchwała za, pani przeciw, tak? Pani się wstrzymał. Dobrze. Uchwała została podjęta. Numer 504, projekt Komisji Spraw Społecznych. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Proszę Państwa, ja bym prosiła o wysłuchanie dosłownie powiem parę zdań przed omówieniem tego konkretnego wniosku, który się zresztą wiąże z tym, o czym będę mówiła. Na podstawie przeprowadzonej wizji po prostu mam takie zdanie, że z jednej strony mamy mnóstwo osób w Krakowie, którzy naprawdę potrzebują lokali i niesamowicie długie kolejki. Z drugiej strony wynajmujący mieszkania właśnie z zasobów gminy miejskiej Kraków to są osoby, które dostały mieszkanie, dbają o mieszkanie, płacą czynsze i tak dalej. To jest jedna kategoria. Druga kategoria to są ludzie, którzy doprowadzają do zadłużenia z różnych przyczyn. I trzecia kategoria, która dotyczy tego konkretnego wniosku, to są ludzie, którzy dostali mieszkanie i po prostu postanowili sobie zrobić z tego biznes. Na tej zasadzie, że to mieszkanie tak naprawdę nie jest im potrzebne, tylko wynajmują osobom drugim. I w przypadku tego jednego miejsca, gdzie byłam, to jest duży blok przy ulicy Telarowskiej, takich po prostu ludzi, którzy mają na przykład domy w Jabłonce czy w Zabierzowie i dostali z gminy mieszkanie trzypokojowe, po prostu są wynajmowane te mieszkania studentom. Poza tym jeszcze powiem o jednej kategorii, ludzi, którzy po prostu patologia kompletna, ponieważ wynoszą z domu, to też z tego miejsca, wszystko co jest do wyniesienia i do sprzedania kaloryfery. Jest rada mieszkańców. Ci ludzie robią co mogą, piszą pisma do Wydziału Mieszkalnictwa, nawet jedno takie pismo po prostu pozwoliłam sobie skserować od członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który po prostu zrobił, że tak powiem, całe dochodzenie. Podawał nawet numery rejestracyjne samochodów właścicieli, znaczy wynajmujących, prawda? I cóż, jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest taka lakoniczna. W prywatnej rozmowie usłyszał, że no to mi pan zadał dużo roboty, bo ja będę to musiała sprawdzić. A prawda jest taka, że po prostu pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa czy administracji mają takie sygnały, że tam się źle dzieje, natomiast po prostu nie ma takich mechanizmów, że nie spełniasz warunków przydzielania mieszkania, oddajesz klucze, tylko się wdraża eksmisję nawet wobec ludzi, którzy mają mieszkania, prawda? I na przykład jest odpowiedź, że przedmiotowy wyrok aktualnie jest zarejestrowany i czeka na realizację pod numerem 1320. Dlatego ja myślę, że my jako Rada Dzielnicy też powinniśmy zainterweniować, bo to nie jest tylko w naszej dzielnicy, podejrzewam, ale dzielnicy, czyli po prostu no, miasto, urzędnicy bardziej skrupulatnie. Ja myślę, że te wizje to jest nieporozumienie. Bo przy takiej wizji to powinien być przedstawiciel administracji, członek zarządu, plus przedstawiciel Wydziału Mieszkalnictwa. To ma sens i policja w tym przypadku. I powinny być częste kontrole, a nie raz na 3 lata. Mało tego, jest właściwie Wydział Mieszkalnictwa do naszej dzielnicy przesyła pisma opinie, gdzie już ten termin, że tak powiem, wynajmu się skończy. To nie jest jeden przypadek miałam, że umowa się kończy pod koniec listopada, przysłali w październiku. A tak to jest bardzo często tak, że to są 2-miesięczne opóźnienia. Jest to krzywdzące dla ludzi, którzy są w porządku. Wiadomo, wiąże się to automatycznie. Dodatkowo, pani Janiu, jak przychodzą pisma do Wydziału Mieszkalnictwa, skargi, to nie powinniśmy w ogóle opisywać, to na automatycznie może być negatywne. No właśnie, i w przypadku tego
Państwa, powiem tak. Ja w protokole tym z misji wpisałam nawet godziny, gdzie byłam, bo byłam 3 razy i za każdym razem nie zastałam wynajmującego. To jest mieszkanie takie małe o powierzchni. O powierzchni 24 metrów, więc na, jako kawalerka czy garsoniera idealne do wynajmowania. Rozmawiałam z wieloma mieszkańcami, z sąsiadami. Uzyskałam odpowiedzi, że już nie znają tego pana, albo po prostu nie wszyscy się chcieli podpisać pod tym, co tego. Ja powiedziałam, że proszę potwierdzić, że byłam na wizji, więc tam dwie osoby się podpisał się przedstawiciel właśnie zarządu tego budynku, tak? I po prostu ten pan nie ma go. Tutaj wynajął mieszkanie, dlatego no, opinia nie może być inna, tylko taka, że z uwagi na to, że nie mieszka, jest nieuchwytny i że wynajmuje lokal, opinia dzielnicy jest negatywna co do przedłużenia umowy najmu. Po prostu, żeby być w porządku, zadzwoniłam do tego pana, bo uzyskałam numer telefonu. I po prostu był wielce zdziwiony, więc nie wiem, czy przyjdzie tu do dzielnicy, czy nie, ale wtedy odsyłam po prostu do protokołu, bo tam są dokładnie wpisane godziny mojego po prostu przyjścia. On mi powiedział, że on może przyjechać. Ja mówię, no to bardzo, spotkajmy się za 10 minut, no to nie. Nie, ja też mam tego negatywnie i nie ma co dyskutować. Zgłosujemy. Otwieram dyskusję. Pan Mateusz Rosz. On głosuje chyba. Nie. Szanowni Państwo, proszę się tej niezależnej opinii i kierunku, którą ona idzie, którą będę zapewniać. Mam jednak taką propozycję, żeby uzasadnienie jest jak najbardziej poproszę. W tym roku konkretnie ten program razem z główną informacją, że program wynajmuje na język dwunastowy. Ja będę po prostu opowiadał. Ze względu na informację, iż najemca podnajmuje wręcz lokalną osobę. Czy po prostu wrócić kolejność, żeby nie było jakiejś takiej formy rozliterracji, ale po prostu normalnie proszę. Informacji, nie wiemy. Jeszcze to wynajmuje. Państwo radni, pani przewodnicząca, czy komisja daje jako autopoprawkę? Tak, no może być. Chcę jeszcze dodać, że administracja przy rynku kulturalnym doskonale wie, że ten pan wynajmuje tam mieszkanie. I tyle, dostawmy się. Czyli tak, czyli bliż najemca podnajmuje lokal. Tak może się przyczynić. Dziękuję bardzo. Z taką autopoprawką komisji przystąpimy do procedowania. To jest zaopatrzenie punktu numer 504. Proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.